myślę, że wszystko należy zaczynać od dzieci. I to im trzeba mówić, że ważne jest, aby wyrzucały śmieci tam, gdzie trzeba je wyrzucać, aby zwracały uwagę rodzicom na to, że nie wrzucamy do pieca czegokolwiek, aby mówiły również, że to może dzisiaj pojedziemy na rowerze do szkoły, a niekoniecznie samochodem, gdzie będziemy musieli stać w korkach. Pierwszy mój taki ekologiczny program dotyczył innowacji, która związana była ze zmianą systemu oceniania. Dzieci zamiast ocen od 1 do 6 dostawały zwierzątko, które symbolizowało ich postępy w nauce albo brak też tych postępów. Także pojawiał się tam na przykład żółw, który mówił, że bardzo powoli robisz postępy. Był również rak, który zwracał uwagę na to, że w zasadzie no, nawet zacząłeś się cofać w swoich umiejętnościach, zamiast robić właśnie małe kroczki do przodu. Najwyższym zwierzątkiem, najlepiej oceniającym rozwój umiejętności, był delfin. I w tymże programie zaczęły się właśnie pojawiać pierwsze takie związki między ludźmi a zwierzętami, między przyrodą a ludźmi. Potem cały czas w ramach realizacji edukacji wczesnoszkolnej ta ekologia u mnie występowała. Zdecydowanie łatwiej pracuje się z dziećmi, one jakby rozumieją to, co się do nich mówi. Chciałyby, żeby rzeczywiście wokół nich było czysto, zielono, miło i przyjemnie. Doskonale sobie zdają sprawę z tego, kiedy rodzice popełniają błędy. Natomiast no, myślę, że tutaj pokutuje trochę powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają i rodzice nie słuchają swoich dzieci. Jest im to po prostu wygodne. Jest to dla nich wygodne, żeby coś zrobić szybciej, nad czym się nie zastanowić. Potem konsekwencje tego wydają się im tak odległe, że nie zdają sobie sprawy, że dotkną te konsekwencje również ich dzieci za czas jakiś. Nie od razu, ale za czas jakiś. I myślę, że pokazywanie dzieciom w szkole różnych rzeczy jest, różnych zjawisk występujących w środowisku dotyczących chronienia tego środowiska jest bardzo ważne. Szkoła dzięki moim działaniom uczestniczyła w akcji związanej z segregacją śmieci, kiedy w Krakowie jeszcze nic na ten temat nie było słychać. Jest również w naszej szkole, też z inicjatywy uczniów, których miałam, porozwieszane są przy kontaktach takie mini plakaciki gaś światło, w łazienkach wiszą oszczędzaj wodę. No i tak jakoś wydaje mi się, że ta pomysł na to uczenie ekologii mam i moje dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach. Natomiast bardzo by się takie warsztaty ekologiczne przydały wspólnie. Przydałoby się zrealizować wspólnie rodziców razem z dziećmi, żeby można było no, być pewnym, że to, czego uczymy, to faktycznie jest realizowane.